Ogień jest zbyt blisko, szybko! Kanarek, trzymaj się mnie! Dobrze, mamo! Nigdy nam się nie uda, Ironwood! Nie zatrzymuj się! Musimy uciekać! Nasza królowa nie pozwoli, by nas zniszczyły! Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi witch, 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 witch. Odmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, czarodziejki. Obrońcy. No dobra, mama jest sędzią, ale nie skaże cię za randki ze mną. Chyba. Nie chcę, byś znowu miała kłopoty. Nigel, jemy sushi. Co może pójść nie tak? Nie ruszać się, to jest napad. Jerry, załóż maskę. Ups, przepraszam, Leslie. Nie mów do mnie po imieniu. Oddawaj forsę, bo inaczej. Bo inaczej? Bo inaczej co? Zaufaj mi, nie chcesz wiedzieć. Nie, nie chcę. Ja. Koleś, najpierw kaska, potem se mdlej. Ej, koleś. Tak jest, chłopak i dziewczyna. Księżniczka Sushi na ulicy 4. Ty, okularnica, z kim tam gadasz? Trzymaj się z daleka! Ej! Co jest z tymi spryskiwaczami? Może wyczuły, że wypala ci mózg? Jak to paskudztwo otworzyć? Ja wiem jak. Trani? Mama zawsze mówiła, by pomagać innym. Ale ja nie zawsze słucham mamy. Oddawaj to! Oddawaj Leslie jej maskę! Jerry, przestań mówić do mnie po imieniu! Ona potrzebuje maski, może oddasz jej swoją. Ej! Puszczaj! Sama puszczaj! Co tu się dzieje? Miał być napad, a nie walka na jedzenie. Policja? Świetnie. Niech ich pani aresztuje! To złodzieje ryb! Co? Patrzcie, mają w rękach maski! Nie są nasze! Oni nas wrabiają! Dowiemy się tego na komisariacie. Co to za zapach? Mówiłam, że ten chłopak to nic dobrego. Pomimo moich próśb i starań sprowadza cię na złą drogę. Moją córeczkę aresztowano, o nie! A co jeśli będę musiała skazać własną córkę? Nie będzie żadnych wyroków. Mamy zeznania właściciela. Terani i Nigel są tylko świadkami i dobrymi obywatelami. Próbowali mu pomóc. O! Popełniłam straszny błąd. Ale ja tylko chciałam cię chronić, pilnować. Jest mi bardzo przykro. Przepraszam. Nigel, ciebie też. Myślisz, że przepraszam wszystko odkręci? Nie wspomnę, że nawet nie dałaś Nigelowi szansy. Ale jak mogłaś pomyśleć, że ja w masce z rybami... Ja nawet nie chcę z tobą rozmawiać. Terani. Co to za nowe perfumy? Eau de makrela? Terani bardzo ładnie pachnie. Słuchajcie, miałem wam wcześniej o tym powiedzieć. Okazało się, że Nerissa rzuciła zaklęcie na Halinor i Cassidy. Wygląda na to, że tym razem planuje zniewolić dawne strażniczki. Zostałam tylko ja i Kadma. Kadma, no tak. A kim ona jest? Dawną strażniczką ziemi. Kadma jest teraz w Zambali. W Zambali, no tak. A gdzie to jest? Zamballa, purpurowa planeta. To świat dżungli w innym wymiarze. Kiedyś w przeszłości ochroniłyśmy jej mieszkańców przed atakiem Phobosa. Kadma
Walczyła najdzielniej, więc mieszkańcy w ramach wdzięczności oddali jej serce Zambali i obwołali ją swoją królową. I ona tam została? Musiała, bo bractwo stworzyło sieć. Więcej jej nie widziałam, ale musimy ją jakoś ostrzec. Może się stać następnym celem Nerissy. Czy to jakaś sugestia? Strażniczki! Konarku! Mamo! Bataku! Nie jesteś tu niezniszczalny! Spalę się! Mamo! Uciekaj, malutki! Ukryj się w dżungli! Poszukam cię! O ile będzie kogo szukać! Iron Woods zostaje tylko hibernacja! A jeśli się nigdy nie obudzi, wolisz, żeby spłonął? Konarku, użyj zbroi snu! Tak, mamo! Jest już bezpieczny, w przeciwieństwie do was, wiedźmy! Królowa Kadma! Strażniczki, do dżungli, już! Konarek, och, jeszcze zapłacą nam za to. Z pewnością, ale najpierw poznaj zło, z jakim musisz się zmierzyć. Halinor? Zambala. Nie wiedziałam, że róż ma tyle odcieni. A u nas jest teraz noc? To różnica 12 godzin. Możecie mieć problemy z aklimatyzacją. Co tym owadom odbiło? Owady pachną obiadem. Okej, nie pomagasz. Tam są! Do ataku! Umiem walczyć z tłumem, ale nie z ogrodem. Nie walczymy. Znikamy. Już! Muszę strasznie śmierdzieć, skoro nawet ciebie nie czuję. Jest okej! Pachniesz dobrze za nas dwoje! Skoro nie ma już sieci, miałam nadzieję ponownie spotkać dawne strażniczki. Żałuję, że okoliczności nie są lepsze, przyjaciółko. Przybyłam, by cię ostrzec przed Yan Lin. Naszą Yan Lin? To niewiarygodne, wiem. Ale władza nad sercem Kondrakaru nią owładnęła. Tak jak kiedyś Nerissą. Yan Lin użyła mocy serca, by powołać nowe strażniczki, które sieją zło i zniszczenie. Śmiecą w mojej dżungli i atakują moich poddanych. Myślałam, że twoi poddani sami umieją się bronić. Zbroją snu to ostateczne wyjście. Hibernacja grozi drzewu co najmniej utratą wody. Albo i gorzej. Mieszkańcy Zambali traktują mnie jako swojego obrońcę. Sprawiedliwie osądzę strażniczki Yan Lin. Przysięgam. One nigdy nie przestaną. Są dosłownie wszędzie. Nie mamy wyboru. Najpierw nas atakują, a teraz... No dobra, nie wiem co zrobili. Chyba się zacznę bać tych drzew. Zambalanie byli spokojnym i przyjaznym narodem. Coś złego się tu stało. Zaraz! Te gadające drzewa to Zambalanie? I ciekawe, czemu od razu nas nie lubią. Czemu oni nie rozumieją, że my nie chcemy ich skrzywdzić? Może dlatego, że zniszczyłyśmy dżunglę? Ha! Ha! O to chodzi! Ktoś użył zaklęcia, by się pod nas podszyć! Ktoś nas wrobi! Czy wy też czujecie, że to sprawka Nerissy? Serce Kondrakaru odkryje prawdę.
Ojej, chyba nas nakryły. Trajdart! Rozdzielają się! Terani, czekaj! Nie! Jedno wrobienie dziennie stanowczo wystarczy! O, ale przez to my też się rozdzielamy! Pilnujcie par! Dobry plan! Blank nie cierpi, gdy musi być sam! Serce zambali. Daj mi władzę nad tą ziemią. Pomóż mi usłyszeć mych wiernych poddanych, bym mogła poznać miejsce ukrycia Yan Lin i jej strażniczek. I jak idzie? Czego tu szukasz? Kolejnej ofiary? Kadma, tak? Dla ciebie królowa Kadma, nikczemna! Panno nikczemna, jeśli już, królowo! Wybacz, wasza wysokość, rozumiem tę niecodzienną ostrożność, ale... Ej, dlaczego mam wrażenie, że zaczynam się zapadać? Chwila, nie jesteśmy wrogami, żeby to udowodnić, nie będę walczyła o... Will, dyplomacja w tym wypadku się nie przyda! Jedna prosi o rozejm, druga atakuje. Jakie to banalne. Musisz się wiele nauczyć, strażniczko ziemi. Ej, to nie ja zaczęłam robić sałatkę owocową. Nie. Ty miałaś zamiar odwrócić moją uwagę, by on mógł mnie zaatakować. Żałosne. One cię oszukały, Kadmo. Nerissa i jej rycerze podszyli się pod strażniczki. Halinor ostrzegała, że będziesz próbować mnie zwieść. Halinor jest pod wpływem Nerissy, głuptasie. Ona cię nie posłucha, babciu! Moja kolej! Czyli Heilin to twoja wnuczka. Szkoda, że nie byłaś dla niej lepszym wzorem. Twoja moc wygasa, Yan Lin. Została ostatnia z twoich strażniczek. Ta, która wyrządziła najwięcej zła, zapłaci mi za to. Co? Dwie strażniczki ognia? Co to ma znaczyć? To twój koniec. Pilnować par kazała, ale Blank nie ma pary. Ale ten zapach doprowadzi Blanka prosto do dwóch terani. Przyznaj się! To ty chciałaś spalić całą dżunglę! To przecież twoja sprawka! Blank nie widzi różnicy! Ale Blank, twoje różnice! Przecież nie mogłaś mi uciec! Nie śmiem ci zaprzeczyć! Tak nie powinno być. Ember włada ogniem, ale jeśli zabraknie jej żaru, z którego może czerpać... Przestań! Zimno mi! Nie jesteś terani! Jesteś za czysta! Złaź ze mnie, tym mały trolu! Przestań Blankowi pochlebiać! O!
Potrzebuję pomocy. Znajdź resztę. Rank da radę. Migiem! Zniszcz ją, a ja przekonam Zambalan, by powierzyli swoje serce mnie. Ty mi pomagasz? Ej, one złe, my dobre. Więc wcale nie są strażniczkami. No dobrze, nie ma sensu dalej marnować energii. Na te przebrania. Czy to Nerissa? Kadmo, spokojnie, musimy znaleźć moje przyjaciółki. Uwięziłam je. Że co? Nie potrzebuję pomocy, by pokonać tych... Nie, nie potrzebuję żadnej pomocy. Tylko, że bardzo się mylisz. Prawie zapomniałam. Gniew tylko cię wzmacnia. No cóż. Widzisz? Przyznanie do błędu nie boli. Nerissa, przestań! Oddaj mi serce, Kadmo, a twoja piękna dżungla nie przestanie istnieć. Królowo, nie dawaj! Plank pomoże! To jeden z inkluzów! Brać go! Zambalanie, to są intruzi! Atakujcie ich! I kto teraz powinien się bać? Niestety musimy już iść, ale najpierw zostawimy po sobie pamiątkę Ember. Najpierw konarek, teraz Ironwood. Chyba pęknie mi pień. Czy ona... Ona żyje, ale może się nigdy nie obudzić. Przecież coś trzeba z tym zrobić. Twoje przyjaciółki nie wygrały. Królowo, nie doceniasz nas. Hejlin, zacznijmy uzdrawiać. Najpierw chłodny wiatr, żeby poczuli, że ogień wygasł. Potem ciepły deszczyk, by odżyły. No wiecie, korzenie. Okej, pani kolej. Jeśli coś pójdzie nie tak, ster przejmie Cornelia. Dżungla uratowana, ale nie udało mi się obudzić Ironwood. Sama pani tego nie zrobi, ale działając razem. Proszę, królowo. Spróbuję. Otwórz swój umysł. Słuchaj się w szepty dzieci tej krainy. Wsłuchaj się w głos. To działa. Słyszałam coś. Tak, tak, ale jej głos jest tak słaby. Ona jest taka słaba. Możemy jej pomóc. Will? Kwintesencja. Udało się. Obudziłyśmy Ironwood. Wkrótce uda się obudzić konarka i pozostałych. A może podziękowanie? Gdyby to zależało tylko od jej wysokości, Ironwood wciąż byłaby w drzewnej śpiączce, a my zamknięte w klatkach. Ale czy będą przeprosiny? Szkoda fatygi. To jest jej największa wada. Zawsze miała problemy z przyznaniem się do błędu. Jeśli nie umie się przyznać, zaczyna udawać, że nic się nie stało.
Jest północ, Terani. Wiem, mamo. Bardzo przepraszam. Popełniłam kilka błędów. Nie powinnam niczego robić za twoimi plecami. Powinnam była zaprosić do nas Nigella, żebyś zrozumiała, że to naprawdę dobry chłopak. Ja też zdałam sobie z czegoś sprawę. Skazywanie przestępców sprawia, że zapominam, jak traktować dobrych ludzi. Takich jak moja córka. Ale nie oczekuj, proszę, że przestanę cię chronić, Terani Cook. Jestem twoją matką, to dożywotni etat. Jakoś to zniosę. A co z Nigelem? Dwa warunki. Pierwszy, następną randkę masz u nas na kolacji. A drugi? Natychmiast idziesz pod prysznic, młoda damo. Cuchniesz rybą. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Dźwięki montaż Iwo Dowsilas i Mirosław Gongola. Tekst polski Anna Hajduk. Reżyseria Ireneusz Załuk. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Gorczyńska, Anita Sajnuk, Izabela Manik, Katarzyna Tlałka, Konrad Ignatowski, Radosław Kaliski i inni. Gniew tylko cię wzmacnia! No cóż. Widzisz? Przyznanie do błędu nie boli. Nerissa, przestań! Oddaj mi serce, Kadmo, a twoja piękna dżungla nie przestanie istnieć. Królowa, nie dawaj! Plank pomoże! To jeden z inkluzów! Brać go! Zambalanie! To są intruzi! Atakujcie ich! Kto teraz powinien się bać? Niestety musimy już iść, ale najpierw zostawimy po sobie pamiątkę Ember. Najpierw Konarek, teraz Ironwood. Chyba pęknie mi pień. Czy ona... Ona żyje, ale może się nigdy nie obudzić. Przecież coś trzeba z tym zrobić. Twoje przyjaciółki nie wygrały. Królowo, nie doceniasz nas. Hejlin, zacznijmy uzdrawiać. Najpierw chłodny wiatr, żeby poczuli, że ogień wygasł. Potem ciepły deszczyk, by odżyły. No wiecie, korzenie. Okej, pani kolej. Jeśli coś pójdzie nie tak, ster przejmie Cornelia. Dżungla uratowana, ale nie udało mi się obudzić Ironwood. Sama pani tego nie zrobi, ale działając razem. Proszę, królowo. Spróbuję. Otwórz swój umysł. Słuchaj się w szepty dzieci tej krainy. Wsłuchaj się w głos. To działa. Słyszałam coś. Tak, tak, ale jej głos jest tak słaby. Ona jest taka słaba. Możemy jej pomóc. Zastanuje nas powietrzem, kto królową ognia jest. Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nic nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi. Witch, 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 witch. Odmienimy świat, o tak, by już.
czarodziejki. Obrońcy. No dobra, mama jest sędzią, ale nie skaże cię za randki ze mną. Chyba. Nie chcę, byś znowu miała kłopoty. Nigel, jemy sushi. Co może pójść nie tak? Nie ruszać się! To jest napad! Jerry, załóż maskę! Ups, przepraszam, Leslie! Nie mów do mnie po imieniu! Oddawaj forsę, bo inaczej! Bo inaczej? Bo inaczej co? Zaufaj mi! Nie chcesz wiedzieć! Nie, nie chcę! Ja! Koleś, najpierw kaska, potem se mdlej! Ej, koleś! Tak jest, chłopak i dziewczyna. Księżniczka Sushi na ulicy 4. Ty, okularnica, z kim tam gadasz? Trzymaj się z daleka! Ej! Co jest z tymi spryskiwaczami? Może wyczuły, że wypala ci mózg? Jak to paskudztwo otworzyć? Ja wiem jak. Terani? Mama zawsze mówiła, by pomagać innym. Ale ja nie zawsze słucham mamy. Oddawaj to! Oddawaj Leslie jej maskę! Jerry, przestań mówić do mnie po imieniu! Ona potrzebuje maski. Może oddasz jej swoją? Hej! Puszczaj! Sama puszczaj! Co tu się dzieje? Miał być napad, a nie walka na jedzenie. Policja? Świetnie. Niech ich pani aresztuje. To złodzieje ryb. Co? Patrzcie, mają w rękach maski. Nie są nasze, oni nas wrabiają. Dowiemy się tego na komisariacie. Co to za zapach? Mówiłam, że ten chłopak to nic dobrego. Pomimo moich próśb i starań sprowadza cię na złą drogę. Moją córeczkę aresztowano, o nie. A co jeśli będę musiała skazać własną córkę? Nie będzie żadnych wyroków. Mamy zeznania w... Już, królowo. Wybacz, wasza wysokość. Rozumiem tę niecodzienną ostrożność, ale... Ej, dlaczego mam wrażenie, że zaczynam się zapadać? Chwila, nie jesteśmy wrogami. Żeby to udowodnić, nie będę walczyła o... Will, dyplomacja w tym wypadku się nie przyda. Jedna prosi o rozejm, druga atakuje. Jakie to banalne. Musisz się wiele nauczyć, strażniczko ziemi. Ej, to nie ja zaczęłam robić sałatkę owocową. Nie. Ty miałaś zamiar odwrócić moją uwagę, by on mógł mnie zaatakować. Żałosne. One cię oszukały, Kadmo. Nerissa i jej rycerze podszyli się pod strażniczki. Kalinor ostrzegała, że będziesz próbować mnie zwieść. Kalinor jest pod wpływem Nerissy, głuptasie. Ona cię nie posłucha, babciu! Moja kolej! Czyli Haylin to twoja wnuczka. Szkoda, że nie byłaś dla niej lepszym wzorem. Twoja moc wygasa, Yanlin. Została ostatnia z twoich strażniczek. Ta, która wyrządziła najwięcej zła, zapłaci mi za to. Co? Dwie strażniczki ognia? Co to ma znaczyć? To twój koniec. Pilnować par kazała, ale Blank nie ma pary. Ale ten zapach doprowadzi Blanka prosto do dwóch terani. Przyznaj się! To ty chciałaś spalić całą dżunglę! To przecież twoja sprawka! Blank nie widzi różnicy! Ale Blank, twoje różnice!
Przecież nie mogłaś mi uciec. Nie śmiem ci zaprzeczyć. Bo inaczej? Bo inaczej co? Zaufaj mi! Nie chcesz wiedzieć! Nie, nie chcę! Ja! Koleś, najpierw kaska, potem se mdlej! Ej, koleś! Tak jest, chłopak i dziewczyna. Księżniczka Sushi na ulicy 4. Ty, okularnica, z kim tam gadasz? Trzymaj się z daleka! Ej! Co jest z tymi spryskiwaczami? Może wyczuły, że wypala ci mózg? Jak to paskudztwo otworzyć? Ja wiem jak. Tyrani? Mama zawsze mówiła, by pomagać innym. Ale ja nie zawsze słucham mamy. Oddawaj to! Oddawaj Leslie jej maskę! Jerry, przestań mówić do mnie po imieniu! Ona potrzebuje maski, może oddasz jej swoją? Gej! Puszczaj! Sama puszczaj! Co tu się dzieje? Miał być napad, a nie walka na jedzenie. Policja? Świetnie. Niech ich pani aresztuje! To złodzieje ryb! Co? Patrzcie, mają w rękach maski! Nie są nasze! Oni nas wrabiają! Dowiemy się tego na komisariacie. Co to za zapach? Mówiłam, że ten chłopak to nic dobrego. Pomimo moich próśb i starań sprowadza cię na złą drogę. Moją córeczkę aresztowano. O nie! A co jeśli będę musiała skazać własną córkę? Nie będzie żadnych wyroków. Mamy zeznania właściciela. Terani i Nigel są tylko świadkami i dobrymi obywatelami. Próbowali mu pomóc. O! Popełniłam straszny błąd. Ale ja tylko chciałam cię chronić, pilnować. Jest mi bardzo przykro. Przepraszam. Nigel, ciebie też. Myślisz, że przepraszam wszystko odkręci? Nie wspomnę, że nawet nie dałaś Nigelowi szansy. Ale jak mogłaś pomyśleć, że ja w masce z rybami... Ja nawet nie chcę z tobą rozmawiać. Teren. Co to za nowe perfumy? Eau de makrela? Terani bardzo ładnie pachnie. Słuchajcie, miałem wam wcześniej o tym powiedzieć. Okazało się, że Nerissa rzuciła zaklęcie na Halinor i Cassidy. Wygląda na to, że tym razem planuje zniewolić dawne strażniczki. Zostałam tylko ja i Kadma. Kadma, no tak. A kim ona jest? Dawną strażniczką ziemi. Kadma jest teraz w Zambali. W Zambali, no tak. A gdzie to jest? Zamballa, purpurowa planeta. To świat dżungli w innym wymiarze. Ej, one złe, my dobre. Więc wcale nie są strażniczkami. No dobrze, nie ma sensu dalej marnować energii. Na te przebrania. Czy to Nerissa? Kadmo, spokojnie, musimy znaleźć moje przyjaciółki. Uwięziłam je. Że co? Nie potrzebuję pomocy, by pokonać tych... Nie, nie potrzebuję żadnej pomocy. Tylko, że bardzo się mylisz. Prawie zapomniałam. Gniew tylko cię wzmacnia. No cóż. Widzisz? Przyznanie do błędu nie boli. Nerissa, przestań! Oddaj mi serce, Kadmo, a twoja piękna dżungla nie przestanie istnieć. Królowo, nie dawaj! Plank pomoże! To jeden z inkluzów! Brać go! Zambalanie! To są intruzi! Atakujcie ich! Ah!
to teraz powinien się bać? Niestety musimy już iść, ale najpierw zostawimy po sobie pamiątkę. Ember! Najpierw konarek, teraz Ironwood. Chyba pęknie mi pień. Czy ona... Ona żyje, ale może się nigdy nie obudzić. Przecież coś trzeba z tym zrobić. Twoje przyjaciółki nie wygrały. Królowo, nie doceniasz nas. Hej, Lin, zacznijmy uzdrawiać. Najpierw chłodny wiatr, żeby poczuli, że ogień wygasł. Potem ciepły deszczyk, by odżyły. No wiecie, korzenie. Okej, pani kolej. Jeśli coś pójdzie nie tak, ster przejmie Cornelia.